Witam, dzień dobry. Naszym gościem jest generał Mieczysław Cieniuch, czyli były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, były ambasador w Turcji, ale przede wszystkim pancerniak, człowiek, który w czołgu lub dowodząc czołgami, jeżeli dobrze liczę, spędził ponad 20 lat, a w samym mundurze 45. Zgadza się? Dokładnie 43 lata, natomiast rzeczywiście bezpośrednio w czołgu spędziłem pierwsze 20 lat służby wojskowej. Panie generale, dzień dobry. Zacznijmy od takiej kwestii. Ruszyła ta wielka ofensywa rosyjska w Donbasie. Czy Rosjanom uda się osiągnąć sukces? Oczywiście dzisiaj za wcześnie to powiedzieć, że osiągną sukces lub nie, natomiast wydaje mi się, że mają małe szanse. Nawet pomimo faktu. Nawet pomimo tego faktu, że nie tylko zwiększają ostrzał, jak sami Rosjanie wyliczają, tej nocy 1000 celów zostało zaatakowanych rakietami, ale także rzucają dodatkowe jednostki pancerne, dodatkowe czołgi. To jest za mało dla Rosjan? Jednostki pancerne nie są najlepszym rozwiązaniem dla tego terenu i dla tego typu zadań. Rosjanom przede wszystkim brakuje piechoty, ponieważ zgodnie z tym, co napisano w wielu książkach, to jednak piechota musi postawić nogę na gruncie, w terenie. Czołgi nigdy terenem nie zawładną. Natomiast są dobrym środkiem walki do zniszczenia przeciwnika, natomiast nie do zdobywania terenu. Wielu analityków ostrzega, że szykuje się teraz wielka bitwa pancerna, no niemalże taka jak na Łuku Kurskim w czasach II wojny światowej. Pan czegoś takiego się spodziewa, czy to przesada? Nie spodziewam się takiego rozwiązania ze względu na to, że duże zgrupowanie wojsk pancernych występuje po jednej stronie, czyli po rosyjskiej. Natomiast strona ukraińska nadal przede wszystkim stawia na obronę, na walkę przeciwpancerną. Natomiast nie zgrupowała tak liczących się sił pancernych, wychodząc prawdopodobnie z założenia, że to nie jest dobre rozwiązanie. Czego Ukraińcy teraz potrzebują? Jakiego sprzętu od nas potrzebują, żeby pokonać te wojska pancerne rosyjskie? No oczywiście, aby pokonać wojska pancerne, potrzebna jest broń przeciwpancerna. Ale również potrzebują środków, aby osiągnąć przewagę w powietrzu. Ze względu na to, że jeżeli w powietrzu będą miały przewagę wojska rosyjskie, to na ziemi łatwiej będzie osiągnąć sukcesy wojskom pancernym. I o tym szerzej porozmawiamy w ciągu dalszym naszej rozmowy w radiu internetowym RMF24, ale także na stronie rmf24.pl oraz na naszym Facebooku i Twitterze. Już teraz zapraszam. Naszym gościem cały czas jest pan generał, generał Mieczysław Cieniuch. Panie generale, czy Rosjanie próbują jeszcze zdobyć Ukrainę, czy może już tylko próbują zrównać ten teren z ziemią? Ja sądzę, że pierwotny cel, który zakładał zdobycie całej Ukrainy, w tej chwili jest nieosiągalny i Rosjanie z tym się już pogodzili. Natomiast to nie znaczy, że ten pierwotny cel całkowicie został odłożony do lamusa. Nawet jeżeli obecnie cel zostanie ograniczony do terytorium administracyjnego dwóch obwodów, ługańskiego i donieckiego, to po jakimś czasie Rosjanie wrócą do celu pierwotnego, czyli do zdobycia całej Ukrainy, a przede wszystkim zmianę władzy w Ukrainie i postawienie tam rządu, który będzie dobrze współpracował z Federacją Rosyjską i będzie realizował te cele, które dla Federacji Rosyjskiej są najważniejsze. Czyli mówi pan, że pomimo tego, że Rosjanie otrzymali, jak to się mówi kolokwialnie, potężne baty na północy Ukrainy, że musieli wycofać się na wschód, to i tak mogą ruszyć za jakiś czas znowu na Kijów? Jeżeli uzyskaliby powodzenie na kierunku Donbasu, czyli tych dwóch obwodów, to oczywiście kierunek kijowski mógłby zostać aktualny. Charków i Kijów to są te kierunki, które dla Rosjan są najważniejsze. Ze względu na to, że sukcesy militarne, nawet ograniczone,
nie wystarczą. Potrzebna jest zmiana władzy w Kijowie, no i przede wszystkim zmiana całej orientacji politycznej Ukrainy z orientacji zachodniej na orientację wschodnią. I to jest ostateczny cel Federacji Rosyjskiej. Czyli zgadza się pan z tymi, słowami prezydenta Zełenskiego, że to teraz jest decydującą bitwą tej wojny? Tak, ta bitwa jest zdecydowanie najważniejsza, chociaż musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli ta faza zakończy się powodzeniem rosyjskim, to nastąpią kolejne fazy. Natomiast jeżeli powodzenia Rosjanie nie uzyskają, no to wtedy Ukraina będzie miała lepsze możliwości negocjowania przerwania ognia lub nawet wycofania wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy. To jakie pana zdaniem, panie generale, Rosjanie mają szanse na to, żeby udało im się w Donbasie i udało im się ruszyć dalej? Na początku rozmowy pan mówił, że może być im ciężko. Tak, uważam, że to nie będzie łatwe dla Rosjan, a prawie że niemożliwe, ze względu na to, że siły i środki, które Rosjanie zgromadzili na tym kierunku, są imponujące, ale niewystarczające do zajęcia całych obwodów Ługańskiego i Donieckiego, czyli wyjścia na granice administracyjne tych obwodów, a także połączenia lądowego do Krymu. Aby takie zadania wykonać, to siły musiałyby być znacznie większe. A dlaczego im się to nie udaje? No, musimy rozpocząć od początku. To znaczy błędy strategiczne są nie do naprawienia przez jakieś decyzje taktyczne. A błędy strategiczne, jakie zostały popełnione, no to na samym początku tej wojny, czyli źle oceniono możliwości armii ukraińskiej, źle oceniono zachowanie władzy i społeczeństwa ukraińskiego, oceniono, że to będzie łatwe. W związku z powyższym przygotowano takie zgrupowanie wojsk, które będzie realizowało te łatwe zadania. A więc osiągnie szybko Kijów, zmieni władzę, odbędzie defiladę i na tym operacja zakończona. Również źle oceniono własne możliwości. Okazało się, że możliwości armii ukraińskiej, przepraszam, rosyjskiej są znacznie niższe niż tego wymagałyby zadania, jakie przed tą armią postawiono. I po trzecie, źle oceniono reakcję międzynarodową. Oceniono, że uda się uniknąć tych, powiedziałbym, totalnych sankcji. No i tak jak pan prezydent był Miedwiediew powiedział, że poprotestują, a potem te sankcje sami zdejmą. Okazało się, że to były duże błędy i jedynie dobrze oceniono, że społeczeństwo rosyjskie będzie popierało prezydenta Putina i jego wojnę w Ukrainie. A więc tam popełniano strategiczne błędy i teraz je już trudno jest naprawić, ze względu na to, że Federacja Rosyjska nie chce ogłosić wojny przeciwko Ukrainie. W związku z powyższym niemożliwe jest zgodnie z prawem rosyjskim ogłoszenie mobilizacji w całym kraju, a te takie sztuczne mobilizacje w poszczególnych obwodach, regionach Rosji nie przynoszą tego efektu. A więc armia rosyjska przystąpiła do tej operacji, specjalnej operacji wojskowej, jak ją nazwano, składem pokojowym. A skład pokojowy jest charakterystyczny tym, że znajdują się żołnierze na sprzęcie, natomiast nie ma tej piechoty, która powinna wykonywać zasadnicze zadania w terenie, zdobywać teren, zdobywać budynki, zdobywać miasta. No i to właśnie jest największą słabością
zgrupowania rosyjskiego. No ta piechota jest, tylko ta piechota to się przede wszystkim z tego, co widzimy po doniesieniach, skupia już teraz na tym największym barbarzyństwie, czyli na atakowaniu ludności cywilnej, na rabunkach i na gwałtach. To się jakkolwiek mieści w kodeksie honorowym żołnierza? To, co robią Rosjanie, na pewno widzi pan te doniesienia. Tak, oczywiście. To jest absolutnie nieakceptowalne. Ja się strasznie dziwię dowódcom rosyjskim, bo w każdej akademii na początku uczą dowódców, że ich podwładni albo będą walczyć, albo będą kraść i stosować rozbój. Bo jeżeli żołnierz stosuje rozbój, to z niego już wojownika się nie uda zrobić i zadań czysto militarnych on już nie będzie realizował. Bo jak sobie nakradnie tych zegarków przysłowiowych, to potem będzie pilnował tylko tego, żeby cało je do domu zawieźć, a nie będzie skupiał się na realizacji zadań. Te krępujące obrazki, które oglądamy, rabunek pralek, telewizorów, to wszystko potem ładują do sprzętu wojskowego. Ten sprzęt staje się bezużyteczny ze względu na to, że z telewizorem w środku czołg jest czołgiem bezużytecznym. I to jest jak gdyby lawina. Dlatego, tak jak powiedziałem na początku, dziwię się dowódcom rosyjskim, szczególnie tym dowódcom taktycznym, dowódcom plutonów, kompanii, batalionów, że oni na takie coś pozwalają, bo w ten sposób eliminują zdolność bojową armii rosyjskiej. Ale sam Władimir Putin jest tym zachwycony. Widział pan to bestialstwo, pierwsze takie wielkie tej wojny, czyli to, co wydarzyło się w Buczy parę dni temu. Władimir Putin wysłał, nie wiem jak to nazwać, rozkaz gratulacyjny, depeszę gratulacyjną dla żołnierzy z tych oddziałów, którzy tam na miejscu dokonywali i tych rabunków, i tych gwałtów. Znaczy, jemu się to podoba, pasuje, wierzy, że to jest metodą sukcesu, metodą zastraszenia Ukraińców, zmuszenia ich do poddania się? O co w tym chodzi? No to znaczy, że rzeczywiście to zostało zapisane w ich DNA od góry do dołu i bez tego nie są w stanie funkcjonować. No, my pamiętamy z historii, z okresu II wojny światowej, że sytuacja była podobna. Dzisiaj, jak firmy zachodnie zamknęły swoje oddziały w Moskwie, w tym między innymi firma szwajcarska, która sprzedawała zegarki na terenie Rosji, no to została ona jako pierwsza znacjonalizowana i połowę KGB wybrało się nacjonalizować tą firmę i nacjonalizować zegarki. A potem prywatyzować zegarki, tak. A potem tak, to jest coś no, dla nas może śmieszne, ale rzeczywiście dla nich jakoś no, nadmiernie ważne. Ale też straszne. Panie generale, dokładnie za 4 dni, dokładnie w niedzielę najbliższą miną 2 miesiące od wybuchu, nie powiem tej wojny, bo ta wojna to trwa już 8 lat, tak? Natomiast od tej napaści rosyjskiej na Ukrainę 2 miesiące, czyli już można próbować wyciągać jakieś dalej idące wnioski. Jaka teraz jest, czym jest teraz rosyjska armia? Czy to jest super nowoczesne wojsko latające w kosmos z nowoczesną bronią z filmu science fiction? Czy to jest mniej więcej to samo, co było w 4 pancernych, jak oglądaliśmy w telewizji? No, może to jest za dalekie porównanie, bo to jest jednak coś innego niż wtedy, w czasie II wojny światowej. Ale nadal musimy stwierdzić, że armia rosyjska nie jest tym, czym chciałaby być i jak ona istnieje w propagandzie oficjalnej. To są dwie różne sprawy. Armia rosyjska ma wiele słabości, bo jest armią masową, ale równocześnie opartą na poborze, czyli trudno uzyskać tam profesjonalizm poszczególnych żołnierzy, pododdziałów, oddziałów. No i poza tym tacy żołnierze z poboru źle obsługują skomplikowany sprzęt. W związku z powyższym decydenci no, pozwalają na to, żeby używać sprzęt, no, powiedziałbym, przestarzały. Dodatkowo armię rosyjską trawi wszechobecna korupcja i pospolite złodziejstwo.
To dzisiaj widzimy w tym konflikcie w Ukrainie, kiedy są, powiedzmy, jest wyciągany sprzęt, który znajduje się na zapasach. No i okazuje się, że jest ten sprzęt niesprawny, zdekompletowany, w ogóle nie zdolny do jakichkolwiek działań. To jest słabość armii rosyjskiej. Prawdopodobnie ten sprzęt, pieniądze na obsługę tego sprzętu, na utrzymanie jego zdolności i gotowości bojowej zostały zdefraudowane. No a teraz rzeczywistość powiedziała: sprawdzam. No i okazało się to całkowicie niekorzystne dla armii rosyjskiej. Panie generale, to skoro podsumowujemy te dwa miesiące i mniej więcej opisaliśmy rosyjską armię, to spróbujmy w miarę precyzyjnie powiedzieć, jak tę rosyjską armię, która wiemy już jak wygląda, pokonać. Pan mówił, że potrzebny jest oczywiście sprzęt przeciwpancerny do pokonania sprzętu pancernego. Mówił pan, że brakuje piechoty, to jest jakby osobna rzecz. Więc co powinniśmy wysyłać? Czy to powinna być ciężka artyleria, która będzie walczyć? Czy może my powinniśmy wysyłać właśnie czołgi? A może wystarczą te małe ręczne wyrzutnie, żeby to, co widzieliśmy na początku wojny, te niewielkie, kilkuosobowe oddziały z jakimiś ręcznymi wyrzutniami przeciwpancernymi, które niszczą całkiem skutecznie te wszystkie czołgi, te armatohaubice, te transportery opancerzone i tak dalej? No tutaj dotyka pan tematyki ekonomii wojny. Oczywiście, jeżeli niszczymy rakietą przeciwpancerną, która kosztuje, no, niech tam będzie 500 tysięcy dolarów, sprzęt, który jest warty 20 milionów dolarów, no to z ekonomii wynika, że jest to bardzo efektywny sposób prowadzenia działań zbrojnych. Ale trochę szerzej na pańskie pytanie to trzeba by odpowiedzieć w ten sposób, że przede wszystkim przeciwko armii rosyjskiej potrzebne jest panowanie w powietrzu, potrzebne jest bardzo dobre rozpoznanie i możliwości ogniowe na całą głębokość terenu przeciwnika, co w przypadku Rosji jest dosyć trudne, bo teren to mają przecież prawie że 1/6 kuli ziemskiej. A więc panowanie w powietrzu, precyzyjne rozpoznanie, precyzyjne uderzenia. To jest po pierwsze najbardziej efektywny sposób prowadzenia działań zbrojnych, a po drugie jest zgodny z prawem międzynarodowym, bo nie powinniśmy używać uzbrojenia nieadekwatnie, no i powiedzmy na hektary, tylko powinniśmy precyzyjnie razić cele militarne. Rosjanie pokazują w Ukrainie, że z tym precyzyjnym rażeniem jest różnie i najczęściej te rakiety uderzają w domy mieszkalne, cywilne. Tego powinniśmy unikać. Z drugiej strony nie jest tajemnicą, że Amerykanie dostarczają niezłe wsparcie wywiadowcze, zresztą nie tylko Amerykanie, szerzej NATO, Ukraińcom, dzięki czemu na przykład możliwe było zatopienie Moskwy, no bo mówi się, że zatopienie tego flagowego okrętu wynikało także ze współpracy ze światem zachodnim, także oni dokładnie pokazali, gdzie co jest. No świadomość, tak zwana świadomość operacyjna armii ukraińskiej znacznie przewyższa świadomość operacyjną armii rosyjskiej. Co świadczy o tym, że to wsparcie rozpoznawcze, agenturalne i techniczne jest dla Ukraińców bardzo duże. Ukraińcy znacznie lepiej wiedzą, dokładniej, precyzyjniej, gdzie znajdują się siły rosyjskie i jakie są ich zamiary działania, niż informacje, które posiadają wojska Federacji Rosyjskiej. A więc to rozpoznanie jest naprawdę bardzo ważne. No i drugi obszar to dowodzenie i łączność. Tutaj również oglądamy, że łączność w armii rosyjskiej nie jest na najwyższym poziomie. Występują zakłócenia. Armia ukraińska zakłóca tą łączność i dowodzenie armii rosyjskiej. Mamy olbrzymią ilość filmików, które pokazują te rozmowy w siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej. To są rzeczy, które dyskwalifikują.
Naszym gościem jest generał Mieczysław Cieniuch. Panie generale, jaki triumf Władimir Putin ogłosi 9 maja na Placu Czerwonym w Moskwie? Młodszym słuchaczom przypomnimy, że tam jest defilada zwycięstwa, która ma upamiętnić tą wyznaczoną według Rosjan datę zakończenia II wojny światowej. To jest zawsze taka świetna okazja do tego, żeby pokazać nowy sprzęt, ogłosić coś nowego. No to co, panie generale, Putin tam powie? Powie, wygraliśmy w Ukrainie? No, 9 maja jest poświęcony 1945 rok i ma możliwość ogłosić triumf w Berlinie w 1945 roku. No, ale oczywiście trudno będzie abstrahować od konfliktu ukraińskiego i jakiś triumf pewnie ogłosi. Zobaczymy, czy to będzie właśnie na Donbasie jakiś triumf. Na razie nie wygląda to dobrze dla strony rosyjskiej lub cokolwiek. Bo a zakłada pan, że Putin powie na przykład koniec wojny? Powie, no zrozumie, okej, bo on pewnie może, musi czuć, że przegrywa. To może to jest moment, że on powie, dobrze, zajęliśmy ten Donbas, poszerzyliśmy trochę strefę wpływów, wygraliśmy, koniec wojny, wycofujemy się, nie ma już tam nazistów, nasza ludność oswojona. Zakłada pan, że to realny scenariusz? Jednym z ewenementów jest to, że społeczeństwo rosyjskie popiera swojego prezydenta i jego politykę, w tym również wojnę w Ukrainie i to w bardzo wysokim procencie. Tu oczywiście są różne zdania, czy warto wierzyć tym badaniom opinii publicznej, czy nie warto wierzyć, ale jednak mimo wszystko to poparcie społeczne jest w Rosji bardzo wysokie dla prezydenta Putina. I Rosjanie mu wiele rzeczy są w stanie wybaczyć, oprócz jednej, a mianowicie klęski. Klęski mu nigdy nie wybaczą, w związku z powyższym na pewno, obojętnie co się będzie działo w terenie, na teatrze działań, to Putin jakiś sukces musi no, po prostu ogłosić. No i sądzę, że jakiś sukces ogłosi przed 9 maja. Natomiast czy będzie to zakończenie konfliktu zbrojnego, to wątpię. Obawiam się, że ten konflikt zbrojny w sensie zamrożonym, tak jak wiele innych konfliktów na terenie Federacji Rosyjskiej, będzie trwał długo. Długo to znaczy co? Rok, 5 lat, 10 lat? No, długo to znaczy do momentu, aż Rosja nie zostanie zmuszona albo ekonomicznie, albo militarnie do wycofania się poza swoje granice. Rosjanie mają taką zasadę, że jak już gdzieś wejdą, to po dobroci nie wyjdą. Muszą to być wyjście wymuszone. I to wszystko mówił generał Mieczysław Cieniuch, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Panie generale, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.